Ze sztuką współczesną bywa tak, że czasem wprawia odbiorcę w nieliche zdziwienie, a czasem wręcz w kompleksy, zwłaszcza gdy interpretacja dzieła jakoś odbiorcy nie wychodzi. A może by tak do każdego dzieła dołączyć krótką notkę, co też artysta miał na myśli. Czy to dobry pomysł? Pytamy uznanego rzeźbiarza Andrzeja Zwolaka przy okazji jego wystawy w Jaworznickim Muzeum. A może idzie twórcy o całkowitą dowolność interpretacji? W mojej jak gdyby twórczości próbuję się, czy zakładam, że jednak interpretacja przez widza tego, co zostało stworzone, niech on sobie sam po prostu dołoży własnego widzenia, odbioru, natomiast nie chciałbym podpisywać każdej jednej pracy. Staram się pracować w cyklach, które same w sobie już mają pewną narrację. Zwolak, o którym piszą, że to znakomity artysta rzeźbiarz, prezentuje w Jaworznie kilka swoich prac. Zaskakujących to za mało powiedziane. Są igraszką dla wyobraźni odbiorcy, która z prac Zwolaka jego zdaniem jest najtrudniejszą w rozwikłaniu. Do każdej tej pracy podchodzę indywidualnie. To jest też jak gdyby pewien sposób prowadzenia tego dialogu z materią. Andrzej Zwolak, profesor krakowskiej ASP, kierownik katedry rysunku, z pewnością wędrując po Krakowie napatrzył się na rzeźby akademickie. Czy nie drzemie w artyście żądze stworzenia takiej rzeźby, tak po bożemu, z interpretacją, której odbiorca żadnych kłopotów nie ma? Jest tak, jak widzi. Każdy z nas chce pozostawić z tego okresu coś własnego, pokazać, zapisać ten czas, w którym żyjemy dziś, teraz i żeby to zostało też dla pokoleń. Więc tutaj czy coś stworzyć? Pewno tak. Ponoć krytyka mistrzów to naturalne prawo uczniów. Czy jednak takich ewentualnych krytykantów profesor Zwolak rozpędza na cztery wiatry? Nie, oczywiście. Mówię wprost. Nie mam tutaj jakichś takich zahamowań, żeby uśmiechać się i robić dobrą minę do złej gry, tylko jeżeli jest, coś mi się nie podoba, to po prostu jestem w stanie to wyartykułować i powiedzieć wprost, że coś mi się nie podoba, albo coś jest fantastyczne. Zapytaliśmy napotkanego na wernisażu wystawy miłośnika rzeźby, co też autor miał na myśli. Jakbym miał wybierać spośród tych prac, które są na wystawie, to myślę, że właśnie praca, która jest za mną, za nami. Bodajże tytuł to jest Przejście X. I dlaczego? To jest to praca taka odmienna od tych innych prac. Jest to jedna z ostatnich prac profesora. Mogłem uczestniczyć też w czasie powstawania tej pracy. Wiem, że jest to praca bardzo osobista, bardzo klarowna, jeśli chodzi o formę i o przekaz. Ona dotyczy pewnych egzystencjonalnych pytań, jakie profesor sobie zadawał, które wynikały po prostu również z przeżyć życia codziennego. A dotyczy właśnie życia i przejścia w tą drugą sferę rzeczywistości. Gdybyście chcieli brylować w świecie koneserów sztuki, zacznijcie od tej wystawy. Tutaj z tej całej zgromadzonej ilości wybrać coś, co jest mi w jakiś sposób szczególnie bliskie, czy to ze względu właśnie na formę, na treść. Odwołałbym się tutaj do tej tutaj postaci, bo to na pewno z całą pewnością jest postać, ale taka bardzo opiekuńcza. Oczywiście tutaj można dalej ciągnąć tą frazę, ale myślę, że to jest mi chyba najbliższe z tych prac, które tutaj są zgromadzone. Hulaj dusza, piekła nie ma, wszelkie interpretacje dozwolone. Możecie sobie nawymyślać.